Tak, Litwa jest bardzo spokojnym rejonem, ale jest w takim troszeczkę newralgicznym punkcie, prawda? Wiadomo, jakich ma sąsiadów. I niestety właśnie przez tych sąsiadów nasza obecność tutaj, i nie tylko nasza, bo to jest 49. misja ogólnie tutaj na Litwie i w tej misji bierze udział jakieś 10-12 różnych państw. My na przykład zmienialiśmy Belgów, nas chyba będą zmieniać Holendrzy, czyli jest to taka misja międzynarodowa i jest to misja natowska. Nazywa się NATO Baltic Air Policing. Krew Mózg. Medyczny podcast o rozwoju zawodowym, ścieżkach kariery i pracy z pasją. Zaprasza Maciej Latos. Cześć, słuchasz 29. odcinka mojego podcastu. Co polskie wojsko robi na Litwie? Co ratownik medyczny robi w wojsku? Jak łączyć pracę ratownika i zawodowego żołnierza? Czym jest sanitariuszowy alfabet? Jak budować relacje w zespołach medycznych? O to wszystko zapytałem takiego sanitariusza, ale bardziej serdecznie zapraszam do wysłuchania tego 29. odcinka podcastu Krew Mózg. Ten odcinek oraz inne znajdziesz na stronie krewmózg.pl, w aplikacjach do słuchania, na przykład iTunes, Spreaker, Spotify oraz na YouTubie. Zapraszam do subskrypcji i wystawiania opinii. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Cześć Maciej. Tak się czasem zastanawiam, czy ja kiedyś zmienię powitanie dla gości, ale chyba już nie, bo to już chyba 30 odcinków chyba już to sprawiło, że już chyba inaczej nie mogę. Bardzo miło mi Cię witać. Nie możesz zmieniać, bo to będzie takie charakterystyczne już przy 90 odcinku. No dobra, tak, bo w setnym ma ratowniczy wystąpić, więc dążymy. Miło mi Cię witać bardzo w moim podcaście. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie. Powiedz mi i słuchaczom, kim jesteś, chociaż jak mówiła Ola Tomaszek, człowiekiem, to wiemy, ale kim jesteś, czym się zajmujesz i gdzie obecnie przebywasz? Przede wszystkim jestem żołnierzem zawodowym. Tak się potoczyła moja życiowa droga, ale wszystko wyszło z ratownictwa medycznego, gdzie też trafiłem zupełnie przez przypadek. I aktualnie znajduję się na terytorium Litwy i bronimy tutaj granic powietrznych tegoż kraju. Okej, okay. A zacznijmy może od tego wątku ratowniczego w takim razie. Jak to się stało, że zostałem ratownikiem, tak? Tak, i w sumie to jest ciekawe, jakie masz doświadczenia w pracy zawodowej. Z moim ratownictwem tak dziwnie dosyć wyszło, bo nie dostałem się na te studia, na które chciałem się dostać po liceum. I uciekając przed wojskiem, trafiłem do studium ratownictwa medycznego, do Wielkopolskiego Centrum Edukacji Medycznej. I to było, zdaje się, że w 2003 trzecim, czwartym roku, w 2003 chyba, z planem takim, że zrobię sobie rok studium, za rok idę na te studia, na które chciałem iść, natomiast tak się ułożyło, że zostałem w studium, znalazłem pierwszą pracę jako instruktor pierwszej pomocy, tak to można ładnie nazwać, chociaż oczywiście nie ma takiego czegoś według mnie jak instruktor pierwszej pomocy, no a później licencjat, praca w pogotowiu od 2006 roku do 2017, bo przed poprzednim wyjazdem na Litwę. No i w międzyczasie tak się ułożyło, że zostałem też żołnierzem zawodowym, więc uciekając przed wojskiem trafiłem do studium ratownictwa i później studia zaprowadziły mnie do wojska i tak już 10 rok służę dzielnie naszej Rzeczpospolitej. Czy w wojsku zajmujesz się jakby ogarnianiem medycznej strony, czy to jakby zupełnie odrębne, że tak powiem, zawody w swoim życiu? Nie. Założenie było takie, jak szedłem do wojska, że właśnie miałem zostać ratownikiem medycznym w wojsku. Natomiast okazało się, że zostałem wprowadzony w błąd i wcale nie było wolnych etatów dla medyków. Natomiast trafiłem do Wojskowej Straży Pożarnej. Jak dobrze poszperacie na YouTubie, to znajdziecie film ze mną z TVN Turbo właśnie z naszej Wojskowej Straży Pożarnej. Po 5 latach tak się ułożyły moje koleje losu, że jednak zostałem tym ratownikiem medycznym i od 2011 roku, nie 11, tak, od 2011 roku albo 13, no nieważne, od paru lat jestem ratownikiem medycznym w wojsku.
Rozumiem, że wyjazd na Litwę to jest jakiś element misji naszego państwa wobec Litwy. Gdybyś mógł powiedzieć, jakby zdradzić jakieś szczegóły, na ile możesz, o co w tym wszystkim chodzi, no bo tak generalnie wydaje się, że Litwa jest obecnie chyba dosyć spokojnym rejonem. Czy się mylę? Tak, Litwa jest bardzo spokojnym rejonem, jak najbardziej masz rację, ale jest w takim troszeczkę newralgicznym punkcie, prawda? Wiadomo, jakich ma sąsiadów i niestety właśnie przez tych sąsiadów nasza obecność tutaj, nie tylko nasza, bo to jest 49. misja ogólnie tutaj na Litwie i w tej misji bierze udział jakieś 10-12 różnych państw. My na przykład zmienialiśmy Belgów, nas chyba będą zmieniać Holendrzy, czyli jest to taka misja międzynarodowa. Jest to misja natowska. Nazywa się NATO Baltic Air Policing. No i właśnie dotyczy zabezpieczenia granic powietrznych Litwy, Łotwy i Estonii, bo te kraje niestety nie posiadają swoich sił powietrznych. A i długo tam zamierzasz przebywać, że tak powiem? Jak to wygląda? To są czteromiesięczne zmiany. Każdy kraj, każde państwo odbywa tutaj czteromiesięczną zmianę. Polska zmiana to jest 8. z kolei. I co, i po tych 4 miesiącach fajrant i, że tak powiem, do domu, czy masz inne wtedy obowiązki, że tak powiem, po tych 4 miesiącach już w Polsce? Po 4 miesiącach wracamy do kraju. Musimy tam zrobić te wszystkie rzeczy, które żołnierz musi zrobić po powrocie z polskiego kontyngentu wojskowego. No i normalnie pracuję. Codziennie na 8 godzin plus 24 godziny służby i tak wygląda moja rzeczywistość w bazie w Polsce, w Poznaniu. Mhm. Ale w Poznaniu też, bo ja, przepraszam, ale tak się powoli jeszcze gubię, też się zajmujesz ratownictwem? Tak, jestem żołnierzem zawodowym w stałej służbie, czyli mam taką umowę na czas nieokreślony, tak to się nazywa ładnie w cywilu, i na co dzień jestem żołnierzem zawodowym, ratownikiem medycznym w wojsku. A w takim razie do Litwy zaraz wrócimy. To w takim razie, co robi ratownik medyczny w wojsku w Poznaniu na co dzień? Praca ratownika medycznego w wojsku nie jest tak spektakularna jak chociażby w zespołach ratownictwa medycznego. Jak trafiłem do wojska po 2 latach pracy w pogotowiu, to troszeczkę wydawało mi się to nudne. Natomiast jest jeden bardzo poważny plus tej pracy. Jest masa czasu na szkolenia i są warunki do tego, żeby się szkolić. Tym bardziej, że teraz pani porucznik, która zajmuje się w Warszawie właśnie ratownikami medycznymi, ona też jest ratownikiem medycznym, jest takim naszym szefem ratowników, tak to można nazwać, na całą Polskę. Jest kobietą, która jest bardzo otwarta właśnie na szkolenia i robi wszystko, co tylko może, żebyśmy mogli się szkolić na różnych kursach, w różnych miejscach w kraju. Także a jest czy ona, masa, przepraszam ci, przerwa, czy ona niedawno obroniła doktorat i występuje na konferencjach? Prawdopodobnie. Bo chyba wiem w takim razie, chyba o kim mówisz, ale to tak. Znaczy pewnie tak jest, ale to jakby nie ma znaczenia. To, co powiedziałeś o tym, że w pogotowiu państwowym no, nie jest tak spektakularnie, wydaje mi się dosyć duże słowo. Nie, odwrotnie powiedziałem. Chodzi mi o to, że w wojsku nie jest tak spektakularnie jak w pogotowiu. No właśnie, no, a ja właśnie dlatego, że tak powiem, do tego nawiązuję, że w tym naszym pogotowiu, czy jest tak spektakularnie, to też bym chyba nie powiedział. Znaczy ja to tak powiedziałem trochę z przekąsem. Nie, no jasne, jasne, wiem, o co chodzi. Ta stacja, na której pracowałem, to jest jedna z takich, która jeździ najwięcej w Poznaniu i takie tam 10-12 wyjazdów w ciągu 12 godzin to nie było dla nas zaskoczenie. No i jak nagle trafiasz z takiej pracy do jednostki wojskowej, gdzie tych pacjentów masz 2 na służbie, to już jest naprawdę huk i to są ludzie, którzy nie są w stanie zagrożenia życia, no to ta różnica jest ogromna i stąd to słowo spektakularnie. Jasne. No oczywiście to się śmieje, bo tak teraz osoby, które nas słuchają pewnie, a które pracują w zespołach ratownictwa medycznego pewnie mają inne zdanie na ten temat. No ale ja powiedzmy, no, nie pracowałem zbyt długo w pogotowiu, bo zaledwie 4 lata, ale wydaje mi się, że te 4 lata, że tak powiem, no wystarczyły mi do tego, żeby się przekonać, jak ta praca wygląda. Natomiast to, co powiedziałeś o tym czasie wolnym na szkolenia, to jest bardzo fajna rzecz. Tego, wydaje mi się, brakuje w cywilnych, można powiedzieć, warunkach. Czy to w pogotowiu, czy w ogóle w szpitalach, nie? Tak jak ostatnio chociażby Panoramix gdzieś tam wrzucał filmik, czy zdjęcie, że tam co czwartek, czy co piątek mają godzinę na
szkolenie się, nie, w ramach etatu. No to jest super rzecz, której tu nie ma. A tutaj taką ci powiem dygresję, bo w tamtym tygodniu przyszedł do nas kierownik naszej kliniki rano i powiedział, że o 8.30 będzie szkolenie i rezydent będzie przedstawiał nowe wytyczne leczenia bólu pooperacyjnego, nie? Okay. Super, no w ogóle no, fajna opcja, zaraz trzeba będzie pójść, mimo że później się okazało, że tam no, nie było nic nowego, ale że, no, jest szkolenie, tak, można pójść. Tylko w naszych warunkach wygląda to tak, że w sumie nikt się nie zastanowił nad tym, że jeśli zespół chce tam pójść, no to ktoś musi pilnować pacjentów. Tak. Czyli to było na tej zasadzie chodźcie i później oczywiście były komentarze, że pielęgniarki i pielęgniarze nie chcieli przyjść i mają to gdzieś. W ogóle ich to nie interesuje i to tak chcą być szanowani, a nie chcą się uczyć, tylko nikt jakby nie pomyślał od tej strony, że jakby no to my się zajmowaliśmy w tym czasie pacjentem, kiedy lekarze mogli się szkolić, tak? Więc to było takie trochę... To jest myślenie przełożonych, które nie dziwi absolutnie. I tutaj też, bo wydaje mi się, że troszeczkę źle zrozumiałeś a propos naszego czasu na szkolenie. Bo z tym czasem nie jest tak kolorowo, bo to, że powiedziałem, że nie mamy pacjentów, to nie znaczy, że my siedzimy na tyłkach i tak naprawdę jedyne, o czym myślimy, to jest szkolenie. My niestety mamy masę przedsięwzięć takich okołomedycznych. Chociaż okej, jest to medyczne przedsięwzięcie, bo jeżeli mówimy o zabezpieczeniu strzelania, czy zabezpieczeniu rzutu granatem, czy zabezpieczeniu lotów po prostu, no to jest to jakkolwiek medyczne, prawda? Ale tego jest masa, tego jest kilka dziennie i tak naprawdę przychodząc na 8 godzin do pracy, najczęściej od tej 7.30 do 15.30 po prostu gdzieś jeździmy po poligonach, po strzelnicach, siedzimy na lotnisku i tak dalej, ale sama ta możliwość szkoleń jest. Jeżeli tak sobie poukładamy pracę w naszym zespole, że na przykład, nie wiem, dwoje z nas może wyjechać do Warszawy czy do Łodzi na 2 dni czy na 3 dni na szkolenie, to po prostu mamy taką możliwość i przede wszystkim mamy to finansowane, to jest ogromny plus. Ale to widzę, że macie spektakularne obstawy medyczne. No, rzut granatem to nie są biegi po błocie, tak jak ja obstawiałem. To muszę przyznać szczerze, że to robi wrażenie. Co, jak ktoś tylko rzuca tym granatem tam, gdzie ma rzucić, no to jest dobrze. No tak. A często się zdarzają tak z ciekawości takie wypadki, że tak powiem, przy pracy? Nie, powiem ci, że rzadko. Nie. I wbrew ogólnej opinii, że Wojsko Polskie nie jest wyszkolone, to absolutnie się z tym nie zgodzę, bo gdyby tak było, to byśmy codziennie ze strzelania, czy codziennie z rzutu granatem, czy z wysadzania kogoś musieli wozić do szpitali, a tak naprawdę te wypadki to jest jakiś tam promil, podejrzewam, że nawet nie procent. No jasne. A wracając, przenosząc się na tą Litwę, jak wygląda w ogóle tam twój system pracy i w ogóle czym ty się tam dokładnie zajmujesz przez te 4 miesiące? Jesteśmy tutaj w trójkę, jest 2 ratowników medycznych i nasza młoda pani lekarz i tutaj tak na marginesie to wszystkim życzę takich lekarzy w pracy. Naprawdę mega ogarnięta dziewczyna, bardzo nastawiona na pracę w zespole. A jak wygląda nasza praca? Ja i kolega pracujemy w 24-godzinnych zmianach, czyli co drugi dzień jesteśmy w pracy 24 godziny, czyli podobnie jak Grzegorz ratowniczy w Afganistanie. No i tak przez 4 miesiące. Jesteśmy takimi lekarzami rodzinnymi troszeczkę, czyli od przysłowiowej sraczki, chciałem powiedzieć, ale to do żygaczki, słowo, więc no. od przysłowiowego zadrapania po, nie wiem, po ból w klacie, wszystko co się tylko dzieje, to trafia do nas tak naprawdę. My jesteśmy takim pierwszym poziomem, nie? Czyli no, lekarz rodzinny, taki POZ-cik. No to generalnie dosyć, że tak powiem, praca, no wydawałoby się, no nie absorbująca, ale pewnie tych przypadków, że tak powiem, zdarza się dużo, no bo siłą rzeczy. Ale czy to jest jakby, tam jest masa, jakiś teren jakiejś bazy, na której wy jesteście, czy jak to wygląda? Tak jak Grzegorz opowiadał, tak, jest, że jest... Że, no właśnie, bo Grzegorz tam opowiadał, że ma tą, że jest ta taka wioska, tak, i oni tam wśród tych cywilów udzielają pomocy, no nie? A jak u was to wygląda jakby z takiej... Nie, u nas wygląda to troszeczkę inaczej. My jesteśmy zakwaterowani w mieście. Normalnie takie miasto jak Łódź w latach 90. Tak mi się kojarzy przynajmniej. I oprócz tego jest lotnisko właśnie natowskie. I podczas 24-godzinnej służby pełnimy ją na lotnisku. I tyle. Tam mamy te wszystkie nasze medyczne rzeczy typu leki, sprzęty, karetkę i tak dalej, i tak dalej. I tam też udzielamy pomocy. No ewentualnie w miejscu zakwaterowania też oczywiście, jeżeli coś się dzieje z naszymi ludźmi.
A czy tam są jakieś ćwiczenia, które na przykład, znaczy z jednej strony ćwiczenia, które trzeba obstawić, nie wiem, jakieś manewry, ja kompletnie nie znam nomenklatury wojskowej, więc wybacz, a czyli z jednej strony jakieś manewry oficjalne tamtejsze, a z drugiej strony, czy wy też macie jakieś ćwiczenia typowo medyczne, czy coś w tym stylu? Nie, nie. My przyjechaliśmy tutaj, tak samo jak wszystkie inne zmiany przed nami, po to przede wszystkim, żeby udzielać pomocy załogom innych statków powietrznych. Czyli jeżeli na przykład jakiś samolot w pobliżu granicy litewskiej, łotewskiej lub estońskiej na przykład się zagubi, albo ma problemy z łącznością, czy przekracza tą granicę nie tak jak powinien to zrobić oficjalnie, no to wtedy startuje nasza para dyżurna i przechwytuje ten samolot w powietrzu i udziela mu pomocy. Na przykład doprowadza go do lotniska najbliższego, czy po prostu próbuje nawiązać z nim kontakt. I nie są to żadne tajne informacje, to można wyczytać w mediach bez najmniejszego problemu. Także tutaj nie bardzo jest czas na ćwiczenie, ponieważ my musimy być cały czas w gotowości do tego, cały personel naziemny i piloci muszą być cały czas w gotowości do tego, żeby w razie czego wystartować na realny alarm. A w sytuacji, gdyby było jakieś zagrożenie, no nie wiem, czy to na przykład pilot, tak? Pilot gorzej się poczuł, czy tam, no już nie mówię o jakiejś tam takiej tragedii, w sensie, że czy to jakichś działaniach wojennych, czy nawet katastrofie jakiejś lotniczej, ale przykładowo jest jakiekolwiek zdarzenie, które wymaga waszej interwencji, czy wy wtedy macie jakiś na przykład rejon szpitali, do których zawozicie, czy jak to wygląda? Słuchaj, normalnie na Litwie są siły zbrojne, tak? My zajmujemy się taką malutką częścią, tak naprawdę wydzieloną dla państw natowskich na tym lotnisku w miejscowości Szawle, gdzie się znajdujemy. Natomiast jeżeli dzieje się cokolwiek poza lotniskiem, to nie należy to już do naszych obowiązków. Czyli my dbamy o nasz personel w miejscu wykonywania obowiązków. Ale gdyby coś się zadziało z tym personelem, to jakby normalnie szpital zabezpiecza ewentualnie... Tak, dokładnie. Zabezpiecza to szpital litewski. Okej, dobra. A czy generalnie wy się, że tak powiem, poruszacie, że tak powiem, w swoim towarzystwie? Czy już się nauczyłeś litewskiego? To jest język, którego nie da się nauczyć. Okej, rozumiem. Znaczy ja słyszałem kiedyś estoński, to... Gdzieś tam leżą obok siebie, chociaż nie, estoński jest chyba jeszcze gorszy, mam wrażenie. No, być może. Okej, okay, czyli te 4 miesiące to tak naprawdę nie jest żadne. A jeszcze jedna rzecz, to że tak powiem taka już bardziej techniczna i życiowa. Czy za te 4 miesiące wyjazdu dostajecie lepszą gratyfikację finansową, czy to jest wasz etat? Nie, to nie jest nasz etat. Pieniądze, które dostajemy będąc w kraju, to jest jedna pula, powiedzmy, a za wyjazd na misję zagraniczną każdy żołnierz w tym kraju otrzymuje tak zwane, jak to się ładnie nazywa, należność zagraniczną. Okej, czyli mówiąc tak najprościej, bonus pewien. Bonus. Jasne. No to generalnie to jest dosyć ciekawe w sumie, bo ja powiem ci szczerze, że tak jak rozmawialiśmy, tam jak się kontaktowaliśmy i mówiłeś o tej Litwie, to się tak zastanawiałem, no jakby co ty tam robisz, w sensie no, tak jak ci powiedziałem no, parę minut wcześniej, że no, jakoś nie kojarzyłem, żeby na Litwie się działo coś w tym momencie takiego, żeby tam trzeba było jechać na misję, bo wiesz, misja to się kojarzy zazwyczaj z tym, że wiesz, nogi lecą, ręce lecą i tak dalej, nie? Tak, no najczęściej to się ludziom kojarzy właśnie z tym, że są po prostu działania wojenne, czy może nie do końca też wojenne, ale po prostu jest niebezpiecznie, ludzie do siebie strzelają i tak dalej. Litwa jest takim samym krajem jak my tak naprawdę, jak Polska, jest tutaj bardzo bezpiecznie, no, też jest w Unii Europejskiej, tutaj normalnie płaci się euro. Tyle, że niestety, ale te trzy kraje, o których mówimy, tak naprawdę nie posiadają swoich sił powietrznych i stąd jest cały problem. Po prostu NATO wspiera te kraje poprzez wysyłanie tutaj samolotów. A miałeś kontakt z tamtejszą ochroną zdrowia? W jakiś sposób? Miałem. Jak wrażenia? Powiem ci, że ci medycy, którzy są w bazie, są bardzo przyjaźni, to przede wszystkim. Mówią po angielsku, to druga sprawa, więc jest już duży plus, no bo jest jak się dogadać. Byłem w szpitalnym oddziale ratunkowym, bardzo duży szpital, wiele specjalizacji i specjalności, jak to się ładnie mówi o szpitalu.
Okej. Czyli to powiem ci generalnie, to dosyć ciekawe. Natomiast te 4 miesiące jesteś jakby tam ciągiem. Nie wracasz nawet na jeden dzień tutaj Ciągiem, ciągiem. ciągiem, Czyli to jest bez przerwy. cztery miesiące, że tak powiem, wygnania, jeśli patrząc z perspektywy na przykład rodzinnej, tak? No to jest największy problem tego No wszystkiego. właśnie, no ale to już chyba znamy wszyscy, to jest temat chyba, też temat rzeka. Dobrze, powiedz mi w takim razie, zmieniając trochę temat, skąd taki piękny nick, którym się posługujesz w swoich aktywnościach medialnych, taki sanitariusz, ale bardziej, bo jak to zobaczyłem, to przyznam szczerze, że jest dosyć chwytliwy. No I tak, od razu mnie zaintrygowało, czym się zajmuje człowiek, który prowadzi profil o takiej nazwie. wiesz co, to tak zupełnie z przypadku wyszło. Znaczy, sam Instagram wyszedł zupełnie z przypadku, bo gdzieś tam sobie przeglądałem różne zdjęcia, zauważyłem, że tych profili takich medycznych, medyczno-wojskowych troszeczkę jest. Natomiast wszystko mam wrażenie, że jest takie śmiertelnie poważne na tym Instagramie, mimo tego, że to jest raczej taki portal rozrywkowy. A skąd sam sanitariusz? No nie wiem, zawsze się śmiałem z tych ratowników, których bardzo to boli, jak pacjent do nich mówi sanitariuszu. I No tak, o taka ile trochę jestem w stanie, pielęgniarska siostra, nie? o ile jestem w stanie zrozumieć, że nie wiem, próbuję mu uświadomić 20 czy 30-latka, że on nie jest sanitariuszem, tylko jest ratownikiem medycznym, to absolutnie nie rozumiem, jak można. Po co w ogóle to tłumaczyć 80- czy 90-letniej babcince, dla której i tak będziemy sanitariuszem, aż do momentu, w którym ona umrze, to i tak będzie nas nazywała sanitariuszem. Gdzieś tam rozumiem edukacja, edukowanie tego społeczeństwa, ale bez przesady. I ten sanitariusz tak na złość trochę. Tak myślałem, że jest w tym jakaś przekora. I natomiast widzę, że generalnie idziesz dalej, że tak powiem, w swoje sanitariuszowe rzeczy i powstał sanitariuszowy alfabet. Właśnie, że tak powiem, rozmawiając z tobą, przeglądam twój profil na Instagramie. I właśnie widzę, że tutaj trochę, że tak powiem, fajnych i przydatnych rzeczy jest. I powiedz mi, jakby, czym jest ten alfabet i czemu, jakby wiem, że jest to pewnie przede wszystkim walor edukacyjny, ale skąd taki pomysł? No bo to jest fajna idea, tylko coś brakuje jeszcze jak paru liter, mam wrażenie. Brakuje. Foxtrot już jest prawie gotowy. Przede wszystkim to jest alfabet natowski, czyli te alfa, bravo, Charlie, delta i tak dalej, to są litery z alfabetu natowskiego, którego używamy w wojsku, bo chciałem, żeby było i medycznie, i wojskowo, tak? No bo jednak jestem ratownikiem medycznym w wojsku, stąd ten sanitariuszowy alfabet opiera się o alfabet natowski. Założenie pierwsze było takie, że generalnie będę opisywał na tym profilu medyczne wyposażenie żołnierza. Mniej więcej się chyba tego trzymam. Generalnie opisuję sprzęt, z którego my korzystamy w jednostce wojskowej i tak naprawdę korzysta większość medyków w regularnym Wojsku Polskim. Nie mówię o wojskach specjalnych, bo absolutnie nie znam się na tym i nie będę się wcinał w coś, czym się nie zajmuję. Czyli każdy ratownik medyczny tak naprawdę w Polsce ma dostęp do tego sprzętu, który ja opisuję na profilu. A myślisz, że ratownicy generalnie wykorzystują swoje możliwości w Polsce, bo też pracowałeś w pogotowiu? Bo tak patrzę czasem na te niektóre rzeczy, które opisujesz, i na przykład ja pamiętam, że w pogotowiu wielu rzeczy z tych nie miałem, albo je miałem tylko na zasadzie, że powinny być, jakby się NFZ upomniał o kontrakt, ale generalnie nie można ich było używać często, pamiętam. Czy wykorzystują? No, na mojej podstacji inaczej. W Poznaniu, w pogotowiu na pewno jest masa ludzi, którzy to wykorzystują. Bo takie rzeczy, nie wiem, jak wkłucia doszpikowe, chociaż akurat chyba o doszpikowych jeszcze nic nie było. Było o faście. No, wiadomo, że nie mamy w pogotowiu fasta, mamy bigi, ale ludzie tego używają, tak? Ludzie używają zestawów do konikopunkcji. No, defibrylatorów wiadomo, że korzystają, No ale o tak. właśnie, a propos o defibrylatorze też będzie, bo mamy taki fajny sprzęt, znaczy fajny, nie wiem czy on jest fajny, ale podoba mi się. Moim zdaniem korzystają. Jest masa ludzi, którzy korzystają. Niektórzy pewnie, że troszeczkę na górkę, tylko dlatego, że się naczytali i bardzo by chcieli założyć komuś doszpikowe, czy zrobić koniopunkcję, chociaż ze spokojem można byłoby założyć LMA, ale to nie jest tak chyba, że ten sprzęt tylko leży i się kurzy, bo masz rację, w latach tak, tam powiedzmy w okolicach 2010 roku,
to masa z tego sprzętu leżała w karetce, dlatego że miała tam być. I absolutnie nie używamy biga, bo to jest drogie cholerstwo, a ma być w razie kontroli. Rzeczywiście tak było. Jeszcze wracając na chwilę na Litwę. Czy ten lekarz, ta lekarka, o której mówiłeś, ona też jest jakby wojskowa, czy to jest cywil? To jest żołnierz, też czyli, jest czyli żołnierz. Tam generalnie to jest jakby nie ma, cywile tam, że tak powiem, wstępu nie mają. Nie mają, bo całą tą misję wystawia moja jednostka, czyli praktycznie 90% osób jest z mojej jednostki wojskowej, czyli są to sami żołnierze, a te pozostałe 10% to też są żołnierze, tylko że z innych jednostek. Okej, a czy ty jako żołnierz mógłbyś pracować w Państwowym Pogotowiu? Mógłbym. Ja nie pracuję w Państwowym Pogotowiu od 2 lat. No tak, to powiedziałem. A żołnierzem jestem od 10. Od dawna. I okej, ale to... Bo, przepraszam, że tak po tych wątkach skaczę, ale... Tak. Jak ja mówię, nie jestem absolutnie, że tak powiem, tutaj nie mam wiedzy na temat tych wojskowych rzeczy kompletnie i tak czasem mi coś się jeszcze przypomni, ale bo będąc żołnierzem jest się skoszarowanym, prawda? Nie, no absolutnie. No to dlatego musisz mi to wytłumaczyć. Okej, słuchaj, do 2000... W którym roku się skończyła zasadnicza służba wojskowa? 2008, to jest koniec zasadniczej służby wojskowej. To rzeczywiście żołnierze, którzy tak zwani poborowi, oni byli skoszarowani. Mieli tam jakieś przepustki na weekend, na nie wiem, tydzień. Czyli to jest ta sytuacja, kiedy cię biorą do woja na 2 lata, czy tam na 9 miesięcy, tak? Dokładnie, dostajesz bilet i lecisz na... No, ostatnia zasadnicza służba wojskowa to była służba półroczna. Bo tam były 2-letnie, później roczne, 9-miesięczne i ostatnia była, o ile dobrze pamiętam, to była służba półroczna. I ci żołnierze rzeczywiście byli skoszarowani. Natomiast ja chodzę jak do normalnej pracy. Jestem 8 godzin codziennie w pracy. Od 15.30 do rana kolejnego dnia jestem normalnie w domu. Chyba że idę na 24-godzinną służbę, no to jestem 24 godziny w jednostce wojskowej. Później mam dobę przerwy. No dobra, a gdybyś chciał pracować w pogotowiu albo w szpitalu, to na jakiej zasadzie to wtedy działa? Czyli to jest ten twój normalny czas jakby pracy, ten 8-godzinny jakby zamieniasz na pracę w innym miejscu? Nie. Muszę normalnie wyrobić etatowe godziny. No to czyli to jest dosyć skomplikowane, jak się okazuje. To jest na tej samej... No nie, to nie jest skomplikowane. Słuchaj, ty pracujesz na bloku, prawda? Nie, no ja pracuję na oddziale. Okej, pracujesz na tym oddziale, ale na kontrakcie czy na etacie jesteś? Na kontrakcie, obecnie jestem na kontrakcie. No ale... Dobra, ale pracuję to tak ciebie samo, to nie dotyczy. Ale pracuję tak samo jak człowiek na etacie, tak? Wyrabiam, powiedzmy, te same godziny, 168 godzin, pracuję po 12 godzin dyżurowo i to się wiele tam nie różni, tak? Oprócz czyli masz swoje... Przyjmijmy, że masz 160 godzin, w ciągu których musisz być w pracy. Jeżeli idziesz na kolejny etat, no to robisz sobie jakby nadgodziny, czyli robisz dodatkowe godziny w twoim czasie wolnym tak naprawdę. Ja mam tak samo. Ja muszę zrobić normalnie muszę zrobić etat, tak to nazwijmy, w jednostce wojskowej. Jeżeli dodatkowo pracuję w pogotowiu, no to mam możliwość albo nocka, albo weekend tak naprawdę, no bo zgodnie z prawem pracy po służbie na przykład nie mogę iść na dyżur do pogotowia. Też jest to związane z tym, że ja muszę dostać zgodę od dowódcy jednostki na pracę, na dodatkowe zarobkowanie poza godzinami służbowymi. I oczywiście to nie może przeszkadzać w pełnieniu obowiązków służbowych i tak dalej. No i muszę między innymi zachować 11-godzinną przerwę pomiędzy jedną a drugą pracą. Okej, czyli tutaj jakby się niewiele zmienia, jeśli chodzi o ogólne zasady. No dobra, czyli to dobra, może to faktycznie aż tak skomplikowane nie jest. A jeszcze w naszej rozmowie wcześniejszej gdzieś tam powiedziałeś, że, znaczy nawiązałeś do naszej rozmowy z Grześkiem Nowakiem bodajże, z tego co pamiętam. Tak, tak. I chciałem się zapytać ciebie teraz jeszcze raz, dlaczego w zasadzie opuściłeś pogotowie? Bo często jest tak, że jak ktoś do tego pogotowia idzie, to już w nim grzęźnie już na wieki, nie? No, poszedłem też, bo chciałem, tak? Byłem młodym ratownikiem, bardzo zajaranym pogotowiem i wiedziałem, że to będzie robota, którą będę kochał i rzeczywiście tak było. Myślę, że tak byłoby do dzisiaj, gdybym pracował, ale troszeczkę byłem zmęczony właśnie tym, że głównie robiłem nocki, weekendy i zamiast być w domu z rodziną, to byłem w pogotowiu. To był jeden,
pewnie podstawowy powód, dla którego rzuciłem pracę w pogotowiu. Pomogła mi w tym Litwa tak naprawdę, bo w 2017 też tutaj byłem przez 4 miesiące i zwolniłem się przed wyjazdem na misję właśnie tą w 2017 roku. Innym powodem, dla którego rzuciłem pracę w pogotowiu, były pieniądze, bo dużo więcej jestem w stanie zarobić na szkoleniach z pierwszej pomocy. No ja myślę, że generalnie zarobić więcej niż w pogotowiu to w ogóle nie jest żadna sztuka. Nie? Dokładnie, to nie jest żadna sztuka. I wiesz co, wkurzało mnie, w pogotowiu mnie najbardziej wkurzało to, że wiele osób, które bardzo szanowałem i z którymi lubiłem jeździć, po pewnym czasie po prostu zaczęło mi działać na nerwy. Tak? Wchodzenie na wizytę z pytaniem na ustach, dlaczego my, dlaczego nie lekarz rodzinny i tak dalej, zanim w ogóle się dowiedzieliśmy, co się dzieje z pacjentem, gdzieś tam to wkurzało. Ja też byłem nerwowy, nie chcę użyć słowa agresywny, ale na pewno byłem bardzo pobudzony momentami w pracy i stwierdziłem, że to nie ma sensu, że trzeba od tego odpocząć. Na dzień dzisiejszy założenie jest takie, że mam nadzieję, że nie stanie się nic, co zmusi mnie do powrotu do pogotowia. Chyba że w Poznaniu powstanie ratownictwo motocyklowe, to od razu idę. O proszę, a tak w ogóle, bo ja tak się czasem zastanawiam nad tym ratownictwem i nad w ogóle nad systemem na przykład ratownictwa i tak patrzę sobie na kraje północne, na kraje zachodnie i właśnie wydaje mi się, że gdzieś tam na zachodzie chyba to ratownictwo motocyklowe chyba jest lepiej dosyć rozwinięte niż u nas, tylko tak się zastanawiam, czy w naszym, że tak powiem, dosyć zabetonowanej sytuacji w ratownictwie w ogóle na to jest jakaś perspektywa w najbliższym czasie. Nie wiem, co ty na ten temat uważasz, ale będąc też myśląc od razu, czy tam będąc myślami na tym zachodzie, na przykład mi się bardzo podoba ten system rendezvous, gdzie na tym motocyklu czy na samochodzie lekarz sobie przyjeżdża na miejsce zdarzenia, nie? Wielu jest zwolenników systemu rendezvous, prawda? Jest to taki tak naprawdę, moim zdaniem, taka fajna ucieczka od esek, bo dużo ratowników jednak twierdzi, że eski niepotrzebne, lekarz w pogotowiu to jest jedno wielkie zło, bo to banda debili. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Jeździłem z masą lekarzy i większość z nich to byli ludzie ogarnięci. Ale to ma być ratowanie życia, nie? To ma być szybka akcja tak naprawdę i fajnie, lepiej by było, gdyby ten lekarz jednak czekał na nas w szpitalnym oddziale ratunkowym. Tak mi się wydaje. No, tak to wygląda troszeczkę chyba na całym świecie, prawda? W większości chyba tych zachodnich państw. A czy orientujesz się, jak to wygląda na Litwie? Jak u nich to ratownictwo wygląda? Mieliśmy tutaj mały wypadek w mieście i musieliśmy wezwać zespół ratownictwa medycznego. Przyjechała trzyosobowa petka, wydaje mi się. Akurat z tymi ludźmi nie udało nam się dogadać po angielsku, więc nic więcej ci nie powiem. Okej, okay, rozumiem. No tak, to czyli no, tylko migowy, ale migowy, a zarówno oni, jak i ty powinniście mieć w swoim programie kształcenia. Ja pamiętam, że miałem migowy na dosyć wysokim poziomie, oczywiście teraz już nic nie pamiętam. Nie? Ja też byłem bardzo dobry z migowego, ale nic nie pamiętam. I to pamiętam, że dosyć przyjemnie, że tak powiem. A migowy jest międzynarodowy? No fakt, nie jest międzynarodowy. No tak, migowy też jest ojczysty, sorry, no przecież. No, ale to... Nie, bo tak się... Możliwe, że jest, dużo rzeczy jest, jednak jest. Teraz w sumie dobrze, że na to zwróciłeś uwagę, ale faktycznie przecież nie jest. No, każdy, pewnie jakiś esperanto jest międzynarodowy, ale trudno powiedzieć. Wiesz co, ja tak jeszcze wracając do tego ratownictwa, tak się czasem zastanawiam, bo też właśnie jestem po lekturze tych książek Mali Bogowie 1, Mali Bogowie 2 i tak patrzę teraz, co się dzieje, że tak powiem, wokół. No teraz trochę ratownictwo, że tak powiem, przycichło. Nie wiem, czy teraz aktualnie coś się tam dzieje, tam były jakieś podwyżki, ja przyznam szczerze, że z ratownictwa trochę wypadłem, ale właśnie z tego, co pamiętam, to powiem ci, że tak naprawdę nie tylko w ratownictwie, ale w ogóle w naszej ochronie zdrowia, wydaje mi się, że te masy godziny, które przerabiamy, no robią niestety z ludźmi to, o czym ty mówisz, tak, czyli ta agresja, już tak powiem górnolotnie, ale tak brak empatii, tak, to tak się ładnie nazywa. Tak, oczywiście, że tak. No jest straszne, nie? I tylko, że jakby no, na tę chwilę wydaje się, że nikt nie ma, że tak powiem, woli i w sumie interesu w tym, żeby to zmieniać w jakikolwiek sposób. Dobra, powiedz mi, a wierzysz w to, że twoi koledzy i koleżanki, gdyby nagle zaczęli zarabiać, w Poznaniu teraz jest 24 złote na godzinę, gdyby nagle dostali 70 złotych,
to zrobią tylko 168 godzin w miesiącu? No i właśnie to jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja ostatnio odpowiadając... Bo ja bym nie zrobił tylko 168. No właśnie, teraz odpowiadając na twoje pytanie. Ja generalnie pracuję no nie więcej niż półtora etatu. Staram się pracować mniej, ale no jest to zawsze więcej niż etat. Różnie wychodzi. Natomiast no ja nie akurat z racji tego, że ja no mam dużo rzeczy poza pracą, które są dla mnie ważne, jeśli chodzi o wykonywanie ich, więc jakby no nie mam czasu i też chęci robić, pracować więcej niż te 240 godzin, powiedzmy, nie? No tak, te 240 godzin to powiedzmy jest do udźwignięcia w skali miesiąca, tak żeby człowiek był w miarę funkcjonował, nie? No i powiem ci, że... A tak, przecież... dla medyka to jest? No tak, oczywiście dla medyka, tak. Tak. No w Norwegii oczywiście powiedzą, że to są szaleńcy, tak? Natomiast zasadniczo powiem ci, że tak jak patrzę na osoby, które robią 400 godzin, bo ja osobiście znam też ludzi, dla których to jest generalnie norma, czy jedna dwunastka w tygodniu wolna to jest generalnie okej. Okay. Tak, oczywiście. No, znaczy dla mnie to jest przerażające, ale to jest jakby, zawsze mówię, że to jest ich wybór i jakby ich zdrowie i tak dalej, póki to nie wpływa, że tak powiem, na jakoś diametralnie na naszą współpracę, to nie mam nic do tego. Natomiast jakby odpowiadając na twoje pytanie, masz rację, oczywiście wydaje mi się, że jesteśmy już tak przyzwyczajeni do pracy ponad normę, że i do tej adrenaliny, tylko pytanie, czy ta adrenalina jest związana przy 400 godzinach z wykonywaniem zawodu, czy raczej z organizacją tej pracy. Wydaje mi się, że raczej to drugie, bo jeśli ktoś pracuje 300-400 godzin, to chyba bardziej nakręca go to, że to planowanie i bieganie z dyżuru na dyżur niż sama praca jakby sama w sobie. Bo ja widzę sam po sobie, że jeśli wezmę w miesiącu pracuję 200 godzin, a pracuje 240, to zupełnie inaczej funkcjonuje w stosunku do pacjenta, nie? Wydaje mi się, że 240 godzin zasadniczo to jest czas, który, no powiedzmy, w miarę młody i zdrowy człowiek jest w stanie przetrawić w taki pozytywny sposób jeszcze. Natomiast no więcej wydaje mi się, że to już wykracza jednak ponad naszą wydolność, naszego organizmu. Wiadomo, że każdy inaczej to znosi, nie? Tak, ale wydaje mi się, że odpowiadając już ostatecznie, że tak, że oczywiście na pewno nie byłoby tak, że pracowalibyśmy 168 godzin, natomiast no, wiele osób, powiedzmy, może by się ograniczyło do etatu plus jeden dyżurek na wszelki wypadek, tak? Natomiast no, powiem ci, że ja dzisiaj byłem na stażu i taką w sumie poczyniłem też refleksję a propos tego też, że bardzo dużo ludzi jakby pracuje wiele lat w jednym miejscu i nie zmieniają tego miejsca. Poszedłem sobie na ten blok, dzisiaj byłem na neurochirurgii i powiem ci, no na bloku bywałem wiele razy, chociaż na bloku nie pracowałem nigdy zawodowo, to te staże, które gdzieś tam odbywałem, zawsze starałem się je wykonywać jakby tak dosyć skrupulatnie, na tyle, na ile to było możliwe, więc jakby tam te operacje, większość tych operacji byłem, może nie jakichś tam specjalistycznych, na tym się nie znam, ale tak ogólnie blok znam i pewnie jakbym tam stanął, to jakoś bym sobie poradził. Natomiast dzisiaj tak poszedłem i tak w sumie trochę mi się nie chciało, bo byłem po dyżurze nocnym, ale stwierdziłem, no i mogłem wziąć pieczątkę, bo to też było tak, że mogłem wziąć po prostu pieczątkę i sobie pójść dalej. No ale stwierdziłem, że skoro już idę, no to trzeba coś zobaczyć. I powiem ci, że po takim... Ja tam byłem dzisiaj 2-2,5 godziny mniej więcej. No, zobaczyłem to, co najważniejsze, tak? Czyli to w neurochirurgii przede wszystkim ułożenie pacjenta, oczywiście całe tam znieczulenie i tak dalej, do momentu, kiedy tam zaczęli wiercić w głowie, no bo później jakby ta kwestia, jakby sprawa anestezjologiczna trochę wycicha, czyli no lecą leki, trzeba reagować na bieżąco, ale nie ma nic do roboty, więc dla potencjalnego stażysty to nie ma sensu, żeby siedział. Ale wyszedłem stamtąd po tych 2 godzinach i powiem ci, że złapałem taki duży oddech, że zobaczyłem wreszcie coś innego. I mimo, że może miejsce, w którym pracuję teraz nie jest idealne, ale jakby ja jestem bardzo dużym zwolennikiem jednak zmiany miejsca pracy. Bo po takich 2 godzinach ja się zupełnie dzisiaj inaczej czuję niż jakby na co dzień, nie? Mimo, że czasem dyżury są no, lepsze, gorsze, tak? Ale jednak ja miałem to samo w pogotowiu. Jakby każdy dyżur w pogotowiu to było dla mnie coś takiego nowego, nie?
Mimo, że wielokrotnie te dyżury jakby no, od właśnie były, jak to się mówi, od sraczki do żygaczki, tak, się jeździło i nic tam spektakularnego się nie działo i w sumie na którymś tam etapie człowiek się bardziej cieszył, że się nic tam nie działo, niż czekał na jakieś super wydarzenie. No tak, ale mimo wszystko ta praca w pogotowiu, rzeczywiście każdy pacjent jest inny, jeździsz w różne miejsca i tak dalej, to jest... Jest to jednak bardzo podobne do siebie, tak? Tak samo jak na oddziale. Tych pacjentów też masz bardzo różnych, ale mimo wszystko ta praca jest bardzo podobna. I powiedziałeś, że jesteś zwolennikiem zmiany miejsca pracy. No nie od dziś wiadomo, że pracownik, który zmienia miejsca pracy, nawet w obrębie tej samej firmy, tak to nazwijmy, no to też jest bardziej wydajny, prawda? Przez to, że, no, że robi co chwilę coś innego. Ale to jest jakieś takie odkrycie tak naprawdę... sprzed pewnie paru lat, bo nasi rodzice, nie wiem jak twoi, ale moi na przykład, to przepracowali od pierwszego dnia do emerytury w jednym miejscu pracy. Nie? No tak, i to jest tak, to jest taka faktycznie, to też pewnie tak było, że to też były trochę inne czasy też pewnie, nie? I... No z pewnością, wiadomo, że ten rynek w latach, nie wiem, tam 70-tych, 80-tych pewnie był bardziej ograniczony niż teraz. Teraz tak naprawdę medyk, czy to pielęgniarka, czy to ratownik, ma możliwość wyboru miejsca pracy. I od razu nawiążę do tego, o czym chciałem powiedzieć jakiś czas temu. Najbardziej w tych wszystkich głosach, które pojawiają się głównie w internetach, w komentarzach i tak dalej, w głosach ratowników medycznych, wkurza mnie to, że ludzie bardzo narzekają, że mają żonę, że mają dwójkę dzieci, że mają kredyt i oni nie są w stanie utrzymać się z pracy w pogotowiu. To ja zadaję pytanie, to co zrobiłeś w tym kierunku, żeby jednak się utrzymać? Ale to jest moja pasja, ja to kocham i tak dalej. No kurde, stary, ale jesteś dorosłym człowiekiem i albo kochasz swoją żonę i kochasz swoje dzieci i zrobisz wszystko, żeby o nich zadbać, no albo będziesz się kisił w tej karetce i zarabiał te psie pieniądze niestety, a tym bardziej psie pieniądze za taką robotę, jaka jest w ratownictwie medycznym. I możesz mieć żal tylko do siebie tak naprawdę. Jest masa rzeczy, które ratownik może robić i zarabiać pieniądze. No tak jest moje zdanie. Znaczy... I pewnie się narażę tym innym ratownikom, ale wiesz, tak jest moje zdanie. Powiem ci, że chyba jesteśmy na takim etapie, że tak powiem, mediów, że chyba się nikt niczemu już nie dziwi, a to, co akurat mówisz, jest chyba dosyć jasnym już teraz i dosyć powszechnym poglądem, bo ja też zawsze głośno mówię, mnie nic bardziej nie denerwuje, jak marudzenie bez jakichś konsekwentnych kroków. Mam koleżanki, które z całym szacunkiem dla nich, wiele też słucha zresztą tego podcastu mojego, za co im bardzo dziękuję, ale to nie powiem nic takiego, czego nigdy nie mówiłem im gdzieś tam przy naszej konsoli, monitorując pacjenta, że to akurat teraz mowa będzie o pielęgniarkach i pielęgniarzach, ale generalnie profil pracownika to jest ten sam, że tu jest źle. Tu jest źle, a tu jest tak, a tak. Ja mówię właśnie, ale co robisz, żeby było lepiej? Mówię, ludzie, mówicie cały czas o tym, że jesteśmy w momencie zawodowym takim, że możemy przebierać w ofertach pracy, ale jednocześnie w ogóle z tego nie korzystacie, tak? I ja pamiętam, jak dzisiaj, że jak ja się zwalniałem z pracy w takim jakimś znaku protestu, na to, co tam się wtedy działo, to nigdy wcześniej nie mówiłem o tym, że się zwolnię, bo po prostu zawsze robiłem wszystko, żeby tam było lepiej, w tym miejscu, w którym byłem. I czasem to wychodziło mi na dobre, czasem się narażałem ludziom, którzy nie chcieli nic zmieniać, bo też podejście takie właśnie, że nic tu nie będziemy robić, bo dołożą nam obowiązków, a nie zwiększą nam kasy. Albo z drugiej strony, ja mówię, no ale jak nie wykażemy się inicjatywą, to nam nigdy kasy nie zwiększą, nie? A z drugiej strony... Takich sytuacji jest pełno, tak, w każdej firmie. A z drugiej strony nie będę robić czegoś, bo mi płacą tylko tyle, tak? I ludzie się czasem zachowują, jakby byli w jakimś obozie pracy, i za którym dostają jakąś miskę ryżu i to wszystko, tak? I muszą zrobić jak najmniej, żeby wyjść z tego w miarę jakoś tam, no, do domu, nie? Wiesz, ja jestem w stanie to troszeczkę zrozumieć, bo jeżeli komuś płacą nie tyle, ile zarabia, no to no dobrze wiemy, że pieniądze to jest najlepszy motywator dla pracownika. Jeżeli ktoś nie zarabia tyle, ile by chciał, no to nie będzie w tym wszystkim bardzo efektywny. Ale
po co on chodzi do tej pracy w takim układzie? Niech zmieni pracę na taką, gdzie będzie zarabiał więcej i będzie mu się pracowało lepiej. Proste. No, no właśnie, i tak zauważyłem taką dosyć ścisłą korelację między tym, że im dłużej człowiek i bardziej narzeka, tym większe jest prawdopodobieństwo, że w tej pracy zostanie. Tak, bo okazuje się, że w tej pracy, w tym miejscu można narzekać już bezkarnie w zasadzie. Do tego nikt się tym nie przejmuje, bo wiadomo, że narzekasz cały czas, więc na pewno nie odejdziesz, bo jakbyś już chciał, to byś odszedł, tak? No ale jest to chyba generalnie już to chyba taki problem bardziej globalny. Natomiast no, coś tam się dzieje, tak? I coś tam można, jakieś tam kroki ludzie podejmują. Natomiast no, wracając do tego wątku, ja też właśnie do podcastu swojego zapraszam takich ludzi, którzy robią coś właśnie ponad swoją strefę komfortu, nie? I na przykład to jest właśnie fajne a propos tych misji, o których ty mówisz, na które ty jedziesz. Ja w ogóle kiedyś myślałem o tym, żeby sobie pojechać, no oczywiście nie jako wojskowy, ale jako cywil gdzieś. No nie mówię, że oczywiście od razu gdzieś tam do jakiegoś afrykańskiego piekła, żeby tam opatrywać i tak dalej, ale nawet właśnie w takie miejsce, gdzie powiedzmy nie toczą się działania, ale gdzieś tam coś tam można zrobić fajnego. No ale akurat mnie zawsze powstrzymywało to jakby te kwestie rodzinne jednak, no nie? Tutaj jakby nie zdecydowałem się, wydaje mi się, w odpowiednim momencie swojego życia, żeby to zrobić i teraz trochę, że tak powiem, jestem wycofany. Teraz musisz poczekać kilka lat. Tak, ale to tak, to o czym rozmawialiśmy przed nagraniem, tak, jak nastanie odpowiedni dla mnie czas, to wtedy zaczniemy, powiem, zdobywać świat. No to jest zawsze problem, bo no jednak masz rodzinę w miejscu zamieszkania, tak powiedzmy. I każdy wyjazd, czy to jest wyjazd na tygodniowe szkolenie, czy to jest wyjazd, nie wiem, na jakiś tam poligon w moim przypadku, chociaż no, na szczęście bywa rzadko, czy na 4-miesięczną misję, no, to jest ogromny dramat w domu tak naprawdę, nie? Nie wytłumaczysz żonie. Szczególnie, że ja się dowiedziałem przed tym wyjazdem teraz, jakieś 10 dni przed wyjazdem, że wyjeżdżam. A jest szansa, że żona tego słucha? Będzie słuchać? Myślę, że będzie. A, no dobrze, to serdeczne pozdrowienia. Chociaż żonie pewnie jakoś się wytłumaczy, ale wytłumacz to dzieciom. Plus jest taki, że żyjemy w XXI wieku, tak? Mamy Skype'y, mamy WhatsAppy i wszystko inne, więc chociaż jesteśmy w stanie się zobaczyć, wiadomo, że się nie dotkniemy, nie przytulimy, ale się widzimy, możemy pogadać. Daleko też nie jest, mogę im wysłać paczkę, one mi mogą przysłać rysunek swój, także no pod tak. Tym względem jest okej. Okay. No dobra, żebyśmy się tylko za bardzo nie roztkliwili tutaj teraz. Powiedz mi jeszcze, tak przechodząc powoli do końca, jeszcze trochę o tym, bo często też zauważyłem na twoim Instagramie takie, znaczy ja to rozumiem, takie no powiedzmy przekorne teksty na temat współpracy naszej między różnymi zawodami medycznymi. Chyba, że się mylę, ale wydaje mi się, że takie odnoszę wrażenie czasem. Czy ty uważasz, że generalnie współpraca w Polsce, w naszym polskim tutaj poletku między różnymi zawodami, i tutaj nie ukrywam, że przede wszystkim chodzi mi o lekarzy, jest możliwa? Jakie są twoje doświadczenia? Moim zdaniem jest możliwa. Bo ja nawet nie chciałbym porównywać pracy ratownika do pracy lekarza. Bo wiadomo, że lekarze z Podkarpacia no to są specyficzni, tak? I nie, tu akurat się z tobą zgodzę, że nie ma możliwości współpracy. Tak, bo to jednak... Tak, zdecydowanie. Ale tak na moim poznańskim poletku powiedzmy, nie miałem za dużych problemów z lekarzami. No, głównie współpracowałem z nimi na poziomie szpitalnego oddziału ratunkowego, tak? Pewnie, że byli tacy, którzy... Bo oczywiście pierwsze pytanie, dlaczego do nas, a po co, trzeba było zostawić w domu i tak dalej, ale... Ale to narzekają wszyscy generalnie, czy to lekarz, czy pielęgniarka, Paru latach pracy w zespole ratownictwa medycznego przychodzi ten moment, że jesteś w stanie powiedzieć takiemu lekarzowi, to tutaj masz rubryczkę, w której masz napisać, że nie przyjmujesz tego pacjenta. I... No albo jeszcze lepszy sposób, czyli jak przywozisz pacjenta, dlaczego do nas przecież on jest zdrowy, no to proszę bardzo, na podstawie tej karty wyjazdowej proszę wypisać pacjenta do domu.
Oczywiście, że tak. Nie? Ale nie, najpierw zrobimy badania, tomografię, USG. I się okazuje, że pacjent leży tak. do jutra, nie? No właśnie, ale tak to mógłby jechać do domu, nie? No właśnie, mi też się wydaje, że jest to wszystko możliwe, bo na przykład ja też zawsze byłem na studiach jakby straszony, że jako ratownik na przykład pamiętam, że pielęgniarki to są złe, nie da się z nimi w ogóle nic zrobić, lekarze to są źli, będą was gnoić, podczas gdy ja właśnie miałem bardzo dobre kontakty, jakby i to moje jakby złe, czy takie niepoprawne kontakty interpersonalne z innymi grupami, czy wynikały tylko i wyłącznie z osobowości zazwyczaj, tak? I ale oczywiście, że tak. Nie było tutaj żadnego znaczenia, zresztą wydaje mi się, że już jesteśmy w takich, żyjemy czasach, że to naprawdę się zmienia, że to jakby jest zupełnie inaczej niż pewnie 20 czy 30 lat temu, no nie? Słuchaj, każdy ma swoją działkę do zrobienia tak naprawdę i idzie to w takim kierunku, wydaje mi się, że po prostu nie będziemy się wcinać sobie nawzajem. Aczkolwiek no wiadomo, że lekarz, ratownik i pielęgniarka będą pewnie jeszcze przez wiele, wiele lat pracować razem w zespołach ratownictwa medycznego. Ale ja nigdy z tym nie miałem problemu, tak? Jak byłem na praktykach w pogotowiu, czy no nie tylko w pogotowiu, no bo mieliśmy półroczne praktyki w różnych miejscach, tak samo ty przecież, bo ty też jesteś po studium, nie? Tak jest, no to uważam, że o studium i uważam, że to jest najlepsza opcja, jaka może być. No, też mi się tak wydaje. Wiadomo, że tam pewne rzeczy można by zmienić, ale okej, wracamy do sprawy. Na praktykach opiekunami naszych praktyk były w 100% pielęgniarki. Jak trafiłem do zespołów ratownictwa medycznego, zaczynałem pracę na RC, to też pracowałem z pielęgniarkami i z lekarzami i nie miałem nigdy z nimi problemu. I tak jak mówisz, pewnie, że się trafił jeden artysta z drugim, z którym po prostu się nie dało dogadać, ale gdyby on był moim mechanikiem samochodowym czy operatorem mojej telefonii komórkowej, to tak samo bym się z nim nie dogadał. Nie dlatego, że on był lekarzem, tylko po prostu był człowiekiem, z którym nie dało się dogadać. No i tyle. No, no właśnie, też mam takie wrażenie i chociażby to, co na przykład wszyscy wspólnie robimy na Instagramie, okazuje się, że naprawdę można się wzajemnie dopełniać i te jakby zespoły no są wielokrotnie przede wszystkim bardziej doświadczeni medycy, czy to pielęgniarki, pielęgniarze, czy ratownicy, czy lekarze, no jakby mają dalej to przeświadczenie, że się tego nie da zrobić, ale jak się okazuje, przede wszystkim chyba takie właśnie często akcje typu na przykład na Woodstock, czy takie akcje, że jest zbieranina, kupa ludzi, nie, którzy chcą coś fajnego zrobić i wtedy się okazuje, że faktycznie jakby to szpitalne życie często wygląda zupełnie inaczej, bo ci ludzie normalnie się zachowują wtedy, nie? Nie mają tego też często drygu szpitalnego i tej właśnie atmosfery, która jest często też sztucznie pompowana, no nie? No ale to jest też jakby w sprawach pewnie na lata. Słuchaj, na koniec chciałem Cię jeszcze zapytać o Twój kanał na YouTubie, bo ja przyznam szczerze, że trafiłem tak naprawdę na niego dosyć niedawno. No bo to raczkuje bardzo, wiesz, raczkuje, ja bym tam chciałbym to bardzo ruszyć, bo to miało być takie dopełnienie sanitariusza na Instagramie i chciałem tak to rozegrać, żeby były posty, nazwijmy to, nieruchome na Instagramie i filmy na YouTubie. No może to w końcu ruszy. Mam dwa materiał do dwóch kolejnych filmów nagrany. Gdzieś tak naprawdę dla zabawy. Lubię się tym bawić. Mam tam jakiś sprzęt do nagrywania, żeby w tym Full HD to było nagrane. Kupiłem sobie teraz gimbala. Mam nadzieję, że jednak żona nie będzie słuchała. Na to też są sposoby. To. Ale w promocji był, wiesz. No tak, no oczywiście, ale zawsze jest w promocji. Nigdy nie kupuje się sprzętu nie w promocji, tak? Dokładnie tak. Była ogromna zniżka. Dobra, no. Wracając do YouTube'a. Mam nadzieję, że to ruszy. Absolutnie nie w formie zarobkowej, tylko po prostu, żeby się dobrze bawić, żeby kilka tam rzeczy wrzucić, bo brakuje mi, tak jak sobie przeglądam YouTube'a, ostatnio szukałem filmu na przykład o odmie, o odbarczaniu i tak dalej. No to zrobiłem sobie taki film, później jeszcze nagrałem właśnie, muszę tutaj, jak będę na Litwie, to pewnie go obrobię, z płucami świńskimi zrobiłem kolejny film właśnie też o odmie opucnowej. O odmie? Nie, no. Zrobiłem o konikopunkcji, ale o odmie też tam będzie coś. Także pomysłów mam troszeczkę, czasu na realizację może trochę mniej, dlatego ten YouTube tak kuleje, ale liczę na to, że się trochę rozkręci. No na pewno link w opisie tego odcinka wrzucimy, tak że słuchacze będą mogli się zapoznać. No dobra, słuchaj, ja Ci bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę.
Dziękuję również. Miło było z Tobą pogawędzić. Mam nadzieję, że się uda nam spotkać i kiedyś jeszcze pogadać na spokojnie, już face to face. Czy ciebie... A powiedz mi, doszło do, nie do, do spotkania ludzi z Instagrama? Nie, nie doszło. Moja taka luźna zajawka okazała się nawet dla mnie za luźna i nie udało mi się tego. Czyli musisz wyznaczyć termin, iść do knajpy i czekać, aż ludzie przyjdą. Tak, dokładnie, bo inaczej to... Albo poprosić kogoś, żeby to zorganizował, ja chętnie też przyjdę wtedy, bo inaczej to świetny nie da rady. Pomysł. A powiedz mi, a na przykład tak z takich technicznych rzeczy, czy na przykład na Litwie was można odwiedzić? Można. Dobrze. Okej. Okay. No to jest cywilizowany kraj, każdy no tutaj to, może przyjechać. No to dobrze. Jesteśmy w Unii, bez paszportu nawet. Dobra. Kiedy będziesz? No to jest kwestia w takim razie do rozważenia. No, Norwegia wyszła dosyć spontanicznie, chociaż jest też nie tak blisko, ale też nie tak daleko, i więc myślę, że to jak też jest... Jak ktoś mieszka w Suwałkach, przecież to może tu przyjść pieszo nawet. A no właśnie, więc to już jest, że tak powiem, rzut beretem. Dobra, bardzo Ci dziękuję w takim razie. Dziękuję również. Jesteśmy, że tak powiem, w kontakcie. Jak najbardziej. I do zobaczenia. Jak oceniasz ten odcinek? Zostaw opinię w aplikacji, w której słuchasz, albo w mediach społecznościowych. Możesz też polecić ten podcast znajomemu. Z góry dziękuję. Do usłyszenia.